Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze spotkanie i przekazanie pierwszych czterech samochodów Fiata do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego to jest jeden z pierwszych takich poważnych konkretów. To jest zapowiedź dalszej współpracy. Bardzo gorąco dziękuję za te modele, które już stoją na parkingu przy Franciszkańskiej 3 i dziękuję za pozostałe samochody, które do nas dotrą do obsługi Światowych Dni Młodzieży. Dzięki Twojemu błogosławieństwu niech służą dobru ludzi, młodzieży, dziennikarzom, ich pracy i w czasie pobytu w lipcu w bieżącym roku na Światowych Dniach Młodzieży. Te samochody, które Państwo widzieliście, są jakby początkiem tych dostaw, które będą realizowane do 1 lipca. To jest 75 samochodów dla organizatorów Światowych Dni Młodzieży i 11 samochodów dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, także razem 86 samochodów. One są dostarczone z pełnym wyposażeniem, ubezpieczeniem, tym wszystkim, co jest niezbędne, żeby po prostu można było z nich korzystać. Mam taką nadzieję, że będą bezpiecznie dowoziły organizatorów, uczestników, ktokolwiek będzie potrzebował tych samochodów.